cold beer. Trochę tu ponuro. Muszę tu jakoś włączyć światła. Stała się światłość. Wow. Otto urządził tutaj punkt zborny? Mógłby się tu przeprowadzić podczas afery z ucieczką z więzienia. Martin Lee. Ciężko uwierzyć, że to ten sam gość, Otto nagrał wiadomości dla swojej ekipy. Och, Martinie, gdy uświadomiłem sobie, że to ty stałeś za ostatnimi atakami na Osborna, byłem jednocześnie zdumiony i smutny. Jednak w miarę rozwoju sytuacji znalazłem inspirację. Odważnie zabrałeś się za coś, o czym marzyłem od zawsze, Martinie, i zrobiłeś to bez wahania. Wejście na wytyczoną przez ciebie ścieżkę sprawiedliwości to dla mnie wielki zaszczyt. Otto i Lee mają ze sobą więcej wspólnego niż myślałem. Od jak dawna się znają? Otto jest zaślepiony gniewem. Interfejs neuronowy jeszcze go wzmaga, ale wywołuje go nienawiść. Zniszczy całe miasto, byle zaszkodzić Normanowi. Że widzę jego twarz. Uśmiecha się do kamer, zbiera pochwały i przyciska mnie kolanem do ściany. Dlaczego inni nie widzą, jaki jest samolubny, jaki lekkomyślny, jaki zły? Gdyby tylko mogli ujrzeć Normana, którego poznałem, który kryje się pod maską. Otto próbuje odkryć słabe punkty technologii Sable. Poczciwy Rhino, mój drugi ulubiony Rosjanin. Otto opracował środek zdolny uwolnić Rhino z jego zbroi. Pewnej agencji rządowej nie udało się to od wielu lat, a jemu wystarczyło kilka dni. Aleksieju, z zainteresowaniem śledzę twoją karierę. Świat widzi w tobie pozbawionego rozumu głupca. Ja dostrzegam wojownika o sercu poety. Wiem, jak pragniesz uwolnić się od zbroi, w której zostałeś uwięziony. Pomóż mi osiągnąć mój cel, a ofiaruję ci wolność. Mac Gargan, czyli Skorpion, czyli pomyleniec numer jeden. Niechętnie przyznaję, że usunięcie pana długów było trudniejsze, niż zakładałem, panie Gargan. Zadłużył się panu pewnych wymagających indywiduów, ale... Gdy tylko zakończy pan pracę przy zbiorniku, pana zobowiązania finansowe znikną. Otto Octavius jest wszakże bardzo przekonujący. Staruszek Walczer. Z nim najwięcej miałem do czynienia. Jakież to ironiczne, Adrianie, że twe cudowne skrzydła sprowadziły na twe ciało taką potworność. Na szczęście pracujesz teraz dla mnie. A gdy już skończymy, wdrożę swoje autorskie leczenie i uleczę cię. Jeszcze nie pora, byś opuścił ten ziemski padł, przyjacielu. Walczer dostał raka kręgosłupa od swoich skrzydeł, ale Otto opracowuje dla niego nowatorską terapię. Elektro. Z tego to dopiero narwaniec. Max, gdy zdradziłeś mi swoje marzenie, pomyślałem, że oszalałeś. Czysta energia? Ale gdy zacząłem zgłębiać ten problem, odkryłem, że możemy połączyć nasze pragnienia. Obiecuję, że gdy skończymy, staniesz się czystą energią. Lub czymś tak do niej zbliżonym, że nie zauważysz różnicy. Elektro marzy o tym, żeby stać się czystą energią. Doktor podrasował mu sprzęt, żeby choć po części spełnić jego życzenie.
to co? Otto musiał korzystać z tej mapy, ale jest pusta. Chyba, że coś tu przegapiłem. Żarówka UV. Nie działa. Muszę jakoś włączyć tę lampę. No i już. Ukryte oznaczenia. Otto kazał tym łotrom atakować nieruchomości Oscorp w całym mieście. Zamierza zniszczyć Imperium Normana kawałek po kawałku. Skorpion ma za zadanie zatruć zbiornik miejski. Rhino atakuje budynki Oscorp na wybrzeżu. Tylko gdzie uderzy najpierw? Wygląda na to, że ostatnia część planu to bezpośredni atak na Oscorp. I pewnie na Normana. Elektro wziął na cel elektrownię Oscorp. Nawet logicznie. Co Vulture robi na Times Square? Muszę być ostrożny. Skorpion pomaga Otto w zamian za czyste konto. Wymazaną kartotekę? Długi z hazardu? Lee chce zdobyć surowicę przeciw oddechowi diabła, za pomocą czegoś o nazwie Ikar. Ikar. Jest! Witaj, Spider-Manie. Chyba jeszcze się nie zapoznaliśmy. Jestem Otto Octavius. Nie ma żadnego Ikara, co? Nie. Martin nie potrzebuje pomocy w zdobyciu surowicy. Ikar był przynętą, która miała cię zwabić. Zwabić mnie? Musimy znaleźć laboratorium Oscorp, zanim on to zrobi! Pracuję nad tym. Przeglądam wszystkie pozwolenia na budowę. Jeśli zostawię jakiś ślad, znajdę go. To super! Dobra, to muszę lecieć, MJ! Jeszcze żyje? Zmiękczyłem go! Pora na plan B! Praca zespołowa to jest to! Pozwala osiągnąć pozornie niemożliwe ceny, takie jak śmierć Spidermana! Aż serce rośnie, Elektro! Więzienie sprawiło, że w końcu dojrzałeś, co? Spider-Man!
Robi się! Załapałeś mój żart! Z radości prawie odechciało mi się walczyć! Prawie! Powiem szczerze, wolałem, kiedy działaliście w pojedynkę. Niesamowite, ile można działać poprzez pracę, nie? Wigor młodości i mądrość doświadczenia! Zacna para! Jak olej i woda, jasne. Oceniacie sytuację. Jeden z głowy, jeden został. Adrian, jak długo tak ze sobą tańczymy? Który to już raz? 20? Muszę się zbliżyć i go wykończyć. Zbyt długo! Dzisiaj zatańczysz po raz ostatni. Elektro został uziemiony. Spider-Man, jak mniemam. Gdyby naprawdę zależało ci na tym mieście, pomógłbyś mi ujawnić zbrodniczą naturę Osborna. Zabijając niewinnych ludzi? Przywróciłbym energię. Jesteś chory. Potrzebna ci pomoc. Mam jej aż nadto. I nie zatrzymamy się, dopóki Norman nie dostanie za swoje. Nie znoszę, kiedy działają w parach. Muszę tylko chwilę odsapnąć. Która godzina? O rany. Yuri, Vulture i Elektro wyeliminowani. Zostało czterech.
Widziałam. Dostrzegłam też eksplozję dachu na Times Square. Czysty zbieg okoliczności? Nic ci nie umknie. To był punkt zborny Octaviusa. Wykorzystuje zbirów do rozwalenia Oscorp. Vulture i Elektro wzięli na cel elektrownię, a Skorpion oczyszczalnię ścieków. Nie wiem jeszcze jak Rhino, ale coś na nabrzeżu. Zawsze to jakiś punkt wyjścia. Pewnie najpierw zajmiesz się Skorpionem. Tak. Miasto jest na skraju przepaści. Jeśli stracimy czystą wodę, może być po nas. Będę cię informował o postępach. Czekam na wieści. Jest to w tobie, lubię. Ciągle się rozwijasz. Wielkie dzięki, panie psycholu. Możesz mi mówić Taskmaster. Taskmaster, bo co? Bo walczysz z Tasakiem? Grupa najemników popełnia przestępstwa w całym mieście. Ci najemnicy nie są przypadkiem twoimi ludźmi, prawda? Nie. Wiem tylko, że dostaną grubą kasę za tę robotę. No chyba, że ich powstrzymasz. Co będziesz z tego miał? Ja mogę oglądać. Się uczyć. Jest zbiornik, ale nie ma śladu Skorpiona. Lepiej przyjrzę się bliżej. Gdzie bym był, gdybym był najemnikiem przebranym za Skorpiona? Za tobą! Chętnie bym już to skończył. Jednak Octavius płaci, a on chce cię torturować. Co pochwala. Cholera! Co on mi strzyknął? Wow! Co to? Czy to może trucizny? Jak to? To nie jest prawda. To pewnie trucizna. Ale nie mogę ryzykować. Muszę się dostać wyżej i sprawdzić, co dokładnie mi wstrzyknął. Będę bezpieczny. Muszę zbadać tę neurotoksynę, żeby stworzyć odtrutkę. Halucynogenna neurotoksyna. Mój mózg będzie tworzył koszmary, a ciało w nie uwierzy. Muszę się pośpieszyć z tą odtrutką. Muszę zdobyć najpierw naturalny steryt. Najlepiej sprawdzi się ekstrakt z rośliny Eklipta Alba. Niedaleko jest szklarnia ISU. Obym trafił w sezon. Prawdziwe? Czy mi się przywidziało? Może jedno i drugie. Doktorze? Halucynacje po prostu przybierają na sile. Dasz sobie radę. Doktorze? Brzmi pan... Jak brzmiałem, zanim interfejs neuronowy wpłynął na mój mózg? Te obsesje zawsze we mnie były, ale dopiero interfejs pozwolił mi je zaakceptować. Od
wrócę, to pomogę panu. Jakoś to zrobię. Zawsze gotów wziąć na siebie odpowiedzialność za sprawy beznadziejne. Nawet nie wiesz, ile razy w tym nieskończonym optymizm pomógł mi przekrywać, gdy sprawy wyglądały niewysoko. Będę szczerze tęsknił za naszą pracę. Przepraszam, doktorze. Przepraszam. Jest to Krypta Alba. Żeby sporządzić skuteczną odtrutkę. W jednej ze stacji badawczych Harego wytwarzano... Muszę się tam dostać! Olbrzymie ogony skorpionów. Pięknie. Dzięki mózgu. Ogarnia ci cicha panika. Skorpion? Skąd masz ten numer? Zawsze zadajesz najmniej ciekawe pytania. Nie chodzi o to, skąd mam numer, ale czy w ogóle dzwonię? Może stanowi rozpaczliwy krzyk twojego umierającego mózgu. Prawdziwy czy nie? Jak dojdę do siebie, dorwę cię, Mac. Wielkie słowa małego robaczka. Ma się dobrze gonią białe myszki. Okej, trucizna mi nie służy. Jest stacja badawcza. Potrzebuję atropiny. Muszę się dostać. Jest i atropina. Atropina zniknęła. Tylko nie to. Spóźniłeś się, tak jak za późno ruszyłeś mi na pomoc. Nie jesteś doktorem! Ależ jestem! Tym, którego społeczeństwo postanowiło odrzucić. Tym, którego w sobie dławiłem. Ale ty pomogłeś mi zerwać ten łańcuch! Znajdę sposób, żeby panu pomóc. Przyrzekam! Przestań się okłamywać! Nigdy nikomu nie pomogłeś! Trucizna nie jest w tobie! Ty nią jesteś! Każdy, kogo dotkniesz, cierpi! Niech pan nie ucieka! Proszę! Niczego od ciebie nie chcę! Jesteś serem! W życiu, w miłości, w karierze. Przynosisz tylko cierpienie! Nie, przestań! Nie zostawię cię tak! Proszę, porozmawiaj ze mną! Mogę ci pomóc! Żebyś próbował mnie ograniczać, jak wszyscy inni? Stłamsić mnie? Nie! Mój geniusz potrzebuje wolności, by rozbłysnąć! Widziałem cię, Peter. Robiłeś notatki. Moje pomysły, jak nędzny szczur. Jest atropina. Teraz trzeba tylko sporządzić odtrutkę. Chyba muszę wrócić do laboratorium. Już prawie wyleczony. Wybacz, że psuję ci plany. O, pajączku, wybacz się. Przed tobą mnóstwo niespodzianek. Wkrótce znów się zobaczymy. Masz tak jak w banku. Thank you.
Ale mam coraz mniej czasu. Muszę sporządzić odtrutkę. Wreszcie. Ale stop! Jesteś teraz w moim królestwie. Jesteś taki jak Osborn. Żerujesz na moim geniuszu. To wszystko twoja wina! Wiedziałem, że ze mnie kpisz. Wszyscy kpiście za mymi plecami. Będzie... Myślałeś, że zapomniałeś... Skorpion, jesteś prawdziwy? Nie ruszaj się. Zobaczysz. Teraz mam szansę. Kolejna halucynacja. Przynajmniej ten miał wrażliwą szczękę. Nie będzie tak łatwo. Właśnie, że tak. Teraz wiem, że to trucizna, która ma mnie rozproszyć. Dawaj! Jeden z głowy! Mam go! Bez ciebie świat byłby lepszym miejscem! To co ty jest! Muszę się pozbyć i skupić w gnieźle! Jeszcze tylko kilku! Kolejne z głowy! Jeszcze jeden! Mam nadzieję, że to już koniec. Ledwie staję na nogach. Jest sprzęt, którego mi potrzeba. Wreszcie! Mam już coraz mniej czasu. Chyba się udało. Gdzie jest mój kostium? Chyba za daleko posunąłem się z tym odkażaniem. Chyba lepiej się ubiorę. Tak lepiej. Zapomnijmy, że to miało miejsce. Wciąż jestem zamulony. Muszę wypocić resztki tej trucizny, zanim zajmę się kolejnymi łotrami. Dobry moment na patrol. Wszystkie dostępne jednostki. Porwano autobus wycieczkowy. Incydent zgłoszono w okolicy Meatpacking District. Koledzy, możemy to przegadać! Albo się pobić. Mnie to całkiem odpowiada. Andrzej, cześć. Chcę ci zadać dość kłopotliwe pytanie etyczne? Kiedy można skreślić przyjaciela? Pete, myślisz o Otto? To takie oczywiste. Tak, ale też zrozumiałe. Rany. Wielkoduszna część mnie pragnie powiedzieć nigdy. Przyjaciele trwają przy sobie, nawet gdy jeden z nas spada. Ale to, co zrobił Otto, nie wiem. Musisz się zastanowić, czy Otto Octavius, którego znałeś, nadal tam jest. I czy go uratujesz. Tak. Muszę sobie przemyśleć teraz. Dzwoń, kiedy chcesz. Jestem w sztubie. Spidey, you
raz złapałeś Martina Lee. Wiem, że możesz to zrobić jeszcze raz. Nie trać wiary. Tak, dziwolągu! Za późno, ruszaj! Yeah.